Kiedy masz czas dla siebie? Pewnie nigdy. Witaj w 8 dniu mojego wideobloga Lepiej, gdzie pokażę Ci, jak czuć się lepiej, wyglądać lepiej i żyć lepiej. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale odkąd, kiedy tylko wstajesz z łóżka, żyjesz dla kogoś. Wstajesz, musisz wyprowadzić psa, żyjesz dla psa, musisz obrać dzieci do przedszkola, jeżeli je masz, do szkoły, ogarnąć je, żyjesz dla dzieci. Później żona coś chce, kobieta, przyjaciel, facet, koleżanka. Później czas do pracy i żyjesz dla firmy. Poświęcasz swój czas dla pracy. Wracasz do domu. I później znowu ktoś coś od ciebie chce. Telefony, internety, Facebook. Każdy coś od ciebie chce. A kiedy masz czas dla siebie? No kiedy? Wracam właśnie z masażu Lumi Lumi. Polecam, niesamowicie, jest to coś, co rozblokowuje Cię na maksa. Na maksa się po prostu niesamowicie jest. Tak w środku miasta Warszawy czuję się super. Dlatego pomyśl o sobie. W pierwszej kolejności jesteś Ty. Możesz zrobić coś takiego, jeżeli nie masz czasu, masz napięty grafik, możesz wstać wcześniej. Obudź się rano, kiedy wszyscy jeszcze śpią. Gdzieś miał spokojnie godzinę, dwie. Wyśpij się. Bądź spać 21, 22 najpóźniej i rusz się z rana. Piąta rano, spokojnie będziesz miał dużo czasu, będziesz miała dużo czasu dla siebie, tylko dla siebie. Zadbaj o siebie, bo jeżeli Ty nie zadbasz o siebie, to nikt nie pomoże. Żeby czuć się lepiej, wyglądać lepiej i żyć lepiej, możesz tylko Ty to coś zmienić. Także moja droga, mój drogi, dzisiaj jest 8 marca, Dzień Kobiet, więc wszystkim paniom życzę wszystkiego najlepszego. Dbajcie o siebie i do zobaczenia jutro.